Cześć wszystkim! Znowu Pan 7, dalszy ciąg tyranii. Dobra, w ostatnim odcinku... Tak, pozbyliśmy się tutaj, jak to oni się nazywali, niezłomni? Jakoś tak. W każdym razie pozbyliśmy się ich, uwolniliśmy więźnia. Zaraz pójdziemy pogadać z tym więźniem, ale najpierw ogarnijmy Barika, ponieważ awansował poziom. Gratulacje, Barik. Co my chcemy, żebyś teraz zrobił? Dodatkowa żywotność? Czemu by nie? Później się skupimy na innych cechach. Przykład... Odbicie pancerza byłoby też spoko, finezja. A dobra, na razie żywotność. Tak, zapisz. I co tu możemy ci dać? Zwiększa premię obronną zapewnioną przez tarczę. Skuteczność tarczy plus 40%, fajnie. Nawiązanie walki z wrogami plus 2. Pancerz plus 2 przez 20 minut. Okej. Przy użyciu promień 10 metrów przez 20 sekund. Chyba zastanawiam się, co lepsze jest. Chyba weźmiemy to. Brzmi bardzo fajnie. Okej. Dobra. A i za dwa poziomy będziemy mogli już z kolejnego poziomu brać. Dobra. Porozmawiaj z Smilnym Kaliasem. Dobra. A co to było? A tak, niezłomni. Dobra. Dobrze, pamiętam. Tak się nazywali. Dobra. Idziemy do tych ludzi. W okazji coś tutaj mamy do zebrania, jakieś śmieci. Slow and steady. Tak, jeszcze pozbierajmy tutaj resztę śmieci. Dobra. Jakieś rzeczy. Trochę więcej rzeczy. Tutaj nic już za bardzo nie ma, to jakaś beczułka. Zestaw obozowy, mamy już chyba komplet. Tak, mamy. I jeszcze tutaj coś było. Dobra, oni chyba tutaj mieli czekać. Tak, tutaj są. Przy Osmiosie. Tutaj coś mamy? Nie wiem, jeszcze się tam przejdziemy i zobaczymy. Dobra, no to quick save i co tu się dzieje? Kallias! Grobowy Ashen kazał nam cię odbić. Okazuje ci wielką przychylność. Barik? Ledwo cię rozpoznałem w tej zbroi. Powiedziałbym, że twój widok to ulga dla oczu, ale cóż, wyglądasz okropnie. Cieszę się, że cię widzę w jednym kawałku, Kalliasie. To wielka ulga ponownie zobaczyć rodaków, ale... Dajcie mi chwilę, wciąż jestem jeszcze osłabiony. Przychylność Asha utrzymała mnie przy życiu, ale niezłomni potrafią być wyjątkowo uparci, kiedy czegoś chcą. Dobrze widzieć cię żywym, żołnierzu. Chyba nie dosłyszałem wcześniej twojego imienia. Okej, wiedza 40. Jestem Janusz Tracz, stanowiciel Tonana. Grobowy Ash nas chroni. Istotnie, gdyby nie Ash, nie rozmawialibyśmy teraz. Co mogę dla ciebie zrobić? Obawiam się, że została... Zastajesz mnie w gorszej kondycji niż zwykle. Kim jesteś, żołnierzu? Byłem żołnierzem kamiennych tarcz Amelii, córki wielkiego generała. Byłem dumny, że mogę walczyć u jej boku i czułem wstyd, gdy wojska Stridiusa Herodina pobiły nas i wzięły do niewoli. Stary regent jest dziesięciokroć bardziej uparty od swojego ludu i z pewnością nie brakuje mu sił. Nie przyszedłem tu, by cię oceniać, tylko by dowiedzieć się prawdy. Albo córka Asha przetrwała burzę? Amelia nie zginęła wtedy w bitwie. Wzięto nas do niewoli, ale mnie przeniesiono tutaj i torturowano. Edykt uderzył po nieco ponad roku i jak sądzę, uniemożliwił odbicie nas. Stridus nie jest głupcem, trzyma ją przy życiu jako kartę przetargową na przyszłość. Na hegemona to oznacza, że mój legion nie walczył na próżno. Skoro trafiła do niewoli i żyje, to znaczy, że mamy szansę. Sam Ash powiedział, że wyczuwa swoją córkę. Z jakiegoś powodu ich więź nawet się wzmocniła. Znasz rozkazy, stanowicielu? Generał żąda, abyśmy zdobyli kamienną strażnicę, odbili Amelię i raz na zawsze zakończyli tę burzę. W jaki sposób niezłomni chcą się dostać do kamiennej strażnicy? Słyszałeś coś na ten temat? Sporo słyszałem ze swojego więzienia. Kilka tygodni temu widziałem nawet przywódcę niezłomnych, Matiasa.
Matthias przekonał pozostałych, że istnieje jakiś stary artefakt krzepy, który pozwoli im przeciwstawić się burzom Kyrosa. Planował za jego pomocą przebić się przez wichrowy mur i wejść do kamiennej strażnicy. Artefakty często istnieją tylko w opowieściach, ale niezłomni przeznaczyli na znalezienie go takie środki, że traktowałbym go poważnie. Powiedz mi tylko, dokąd Matthias posłał swoje siły i pójdę swoją drogą. Wysłał znaczny oddział żołnierzy do rdzawych kanionów. Nie pozbawiłby szarej wartowni obrońców, gdyby nie wierzył w to, co robi. To najlepsze wieści, jakie słyszałem od dawna. W okolicach rdzawych kanionów działają spore siły wzgardzonych, więc to tylko kwestia czasu, kiedy dopadną naszych przeciwników. Udaj się do grobowego Asha w żelaznym domostwie i przedstaw mu sytuację. Musi dowiedzieć o tym, co tu zaszło. Obie armie kierują się do kamiennej strażnicy, ale jeden z naszych komendantów jest już na miejscu. Przejmie dowodzenie, gdy ty będziesz rozmawiał z Ashem. Okej, fajnie, tak się zamierzaliśmy wrócić do domostwa, aby zrobić ten jeden questik, o którym zapomniałem, więc nawet nam to pasuje. Dobra, co tutaj mamy? Jakiś krab. I tutaj troszkę więcej. Okej. Okay. Ale to chyba tyle. No to czep czep. Idziemy szybko. Panowie i panie, nazwijmy to. I dobra. Jesteśmy tutaj. Mieliśmy się cofnąć do tego... Chyba tutaj mieliśmy się udać. Zobaczmy jeszcze raz. Udaj się do wioski KDO, tak. To tam. Trochę nam to zajmie, ale... Ale chyba nam się nie śpieszy. Znaczy tak technicznie nam się nie śpieszy, bo fabularnie to chyba powinno zawsze nam się nie śpieszyć, więc... Dobra. Okej, okay, odszukaj sapiącego Nefsio. Serio, Nefsio? Ksiądz ma imię Nefsio. Chyba nie jest zbytnio poważanym członkiem tej społeczności. Okej, okay, jakiś zwój. I z sztaba piżu. Większość osadników uciekła z Kaedo przed nadejściem chóru. Ten dom jednak w większości pozostałych został porzucony. Okej, rzeczywiście chyba nie widać tu zbyt dużo ludzi. Więc cokolwiek tu mamy do załatwienia, może pójść szybko. Rzuć broń, sapiący Nefsio, a daję ci moje słowo, że ty i twoi ludzie wrócicie do Asha i nie stanie wam się krzywda. A tam przywita nas katowski topór. Myśli, że aż od tak zapomni o karawanach, które porwaliśmy? Że to wszystko po prostu rozejdzie się po kościach? Nie przeczę. Odpowiecie przed grobowym maszem. Jego słowo stanowi prawdę, a wy będziecie zdani na jego łaskę. Świetnie, znam łaskę Asha. Nie toleruję członków szkarłatnego chóru, bez względu na to, ile odznaczeń zebrali. Mógłbym 10 razy zdobyć sławę pod dowództwem głosów Nerata, ale w ocenie grobowego Asha nie miałoby to żadnego znaczenia. Uważa, że jesteśmy zabójcami i piratami. Ma nam za złe, że walczymy w jego wojnie. Debatuj sobie ile chcesz, nie masz się gdzie podziać. Rzuć broń albo gin na miejscu. Nie podoba mi się twój pomysł, mam lepszy. Ciszę rozdziela jego gwizd. Bierzcie go, chłopcy! Okej. Okay. Wygląda na to, że... nic nie będziemy mogli... zdziałać. Okej, okay, dobra, to podejdźmy może tutaj. Okej, okay, oni już się na nas rzucają. Jak powinienem podchodzić do ludzi w trybie skradania, żeby móc użyć tej jej zdolności. Okej, okay, może zacznijmy od ładnej kolejnia. Lantry użył tego swojego, dobra. Czy uda ci się przywrócić dwóch ludzi na raz? Wygląda na to, że ci się uda, no to spróbuj tak zrobić. Okej, okay, tamten uciekł. Tutaj ludzie zrzucają się na nią. To możemy ją jakoś wzmocnić.
Ty możesz użyć tego swojej... tej swojej żelaznej burzy. A nie, to jest tylko raz przed odpoczynkiem. Czekaj, ty, czy ty nie dostałeś nowej zdolności? Tak, dostałeś szczęk żelaza. Nie. A, okej, dobra, to upgrade'uję szczęk żelaza. No to spoko, użyjmy tego. Nie chcę, żeby za dużo ludzi się skupiało na nim. A ty musisz rzucać dalej czary. Na przykład to. Lantry rzucił swoją rzecz. No to co teraz? Możesz... Kto tu miał petryfikację? Przełomienie elektryczne. Ty miałeś petryfikację. Dobra. To ty rzuć pocisk na nią. Okej, Barik użył swojej rzeczy. Może dobi tego gościa szybko, będzie fajnie. Dobra, Janusz rzucił swoją rzecz. Okej, odstąpienie. Niezbyt mądrze z jego strony, ale... ale co tam? Dobra, Lantry, ty rzucaj ciągle rzeczy. Jesteś dobry. Okej, ty Janusz też rzucaj rzeczy. Chociaż już nie za dużo. Tylko ten gość został. Zachowajmy czujność na tym cielu, nie ma dokąd uciekać. Okej, tu są jakieś drzwi. Chyba do nich również zajrzymy. Kypera. Okej. Czy to jeszcze mamy do zrobienia? Poza tymi drzwiami? Chyba nie. Że tam więcej będzie ludzi się znajdować, więc... spróbujmy się zakraść tam do środka. Cholera, nie ma wyjścia! Hej ty! Z wyrazu twojej twarzy wnioskuję, że nie pojawiłeś się tutaj, by mi pomóc. Oddaj się w ręce wzgardzonych, a zachowasz życie. Uważaj, bo jeszcze w to uwierzę. Prędzej sam wypruję sobie flaki, by dostąpić szybszej śmierci. Jednak przedtem zabiję ciebie. Umieranie w samotności jest nudne. Okej, może gdybyśmy wybrali tą drugą opcję, to moglibyśmy coś... coś zakombinować. Wygląda na to, że... tak, to nie pójdzie. Okej, dobra. Rzućmy się na nich. Podejdźmy bliżej. Zobaczmy, jak się ustawią. Okej. Musimy spróbować jego skamienić. By się bardzo przydało. No i możemy ją oszołomić. Okej, ona już krzyczy. Tylko krzycz tak, żeby wszystkich złapać. Proszę cię. Okej, petryfikacja, świetnie. To teraz rzućmy kulę ognia. Ty co możesz? Możesz ją przewrócić, tego gościa. Ty bijesz się, okej. Dobra. Możemy osłonić ją przed paroma obrażeniami, bo ten gość ma niezły wycisk. Więc zaraz tak zrobimy, bo już skończyliśmy rzucać kulę ognia. Tak. Na ciebie. Dobra, teraz się zajmijmy może tym gościem. Okej, odstąpienie. Bardzo nie mi... bardzo niemądrze z jej strony, ale co tam? A! Poszła sprowokować. Dobra, świetnie, to teraz możemy się zarzucić na nią. Will do. Okej, to jeszcze kierunek ładny. Okej. Rzućmy na Barika coś, żeby mu pomóc. Tutaj ałe ładne. Okej, Lantry rzucił już. Możesz się uzdrowić, nie, bo jest za daleko. Okej, to rzuć ten pancerz.
Okej. Dobra, to jeszcze ją załatwimy szybko. Okej, ty już rzuciłeś swoje. Świetnie. Dobra, co jeszcze możemy zrobić? No nie za bardzo. On zaraz zginie od kolca, więc może rzućmy. Okej, ładnie, świetnie. To teraz na nich. Możesz zobaczyć trochę. Barika, ładnie. Tego skomplikujmy gościa. Chociaż nie wiem, czy zdążymy już. Chyba nie udało nam się, ale okej, spoko. Mogę jeszcze tak przewrócić. A nie, chyba nam się udało. Okej, spoko. No to sprawa załatwiona. Zobaczmy, czy mam tutaj coś ciekawego. Zapasy alchemiczne, mech. Usuwa losowy niekorzystny efekt i bla bla bla. Dobra, no to wygląda to, że nic za bardzo ciekawego tu nie było. Dobra, wynosimy się. No i dobra. Szybka rozwałka. I wracamy do domu. No więc z domu mam na myśli domostwa. Go, go, go. Zobaczymy, może coś od zlecającego dostaniemy w nagrodę. Okej, okay. Żelazne domostwo. Ona jeszcze brzydziej niż wtedy, kiedy je opuszczaliśmy. Ciekawi mnie, czy ten piasek, co tak się sypie, to wynik burzy z edyktu. Czy oni zawsze tutaj tak mają. Dobra, Ascalos, zrobiłem za ciebie czarną robotę. Zabiłem porucznika szkarłatnego chóru. Przecież sama jej dobra robota, jeden problem z głowy. Proszę, to uczciwa zapłata za dobrze wynagrodzoną robotę. Okej. Okay. Spróbujmy tej opcji z przebiegłością, może się nie wkurzy za bardzo. To wszystko? To nawet nie jest zupełnie wynagrodzenie dla zabójcy. A, wkurzył się. Jesteś zabójcą, czy może zaprzysiężonym urzędnikiem sądowym? Nie musisz odpowiadać, jeśli trudno ci dostrzec różnicę, nie chcę o tym słyszeć. A, bierz swoją krwawą zapłatę. Okej. Okay. Chyba tyle. Ważne, że dostaliśmy troszkę więcej... troszkę więcej przebiegłości. Zawsze się przydadzą takie rzeczy. Dobra, jak tam moje umiejętności teraz wyglądają? Mam kontrolę życia, chociaż nie mam dostępu do żadnych zaklęci życia. Ale tak, to z jakiejś zdolności dostałem, z jakiegoś talentu, więc niech sobie będzie. Trolle zimna, uwiądu, wigoru, ognia, kamienia. No to, że zimna na razie najfajniej wychodzi. Przebiegłość 66, wiedza 82. Chyba całkiem nieźle mi idzie z tymi zdolnościami, z przebiegłością i wiedzą. To bardzo fajnie, bo wygląda na to, że to najczęściej jest używane w rozmowach, a taki był mój zamysł, kiedy tworzyłem tą postać. Asze patrzy w dal i rękami gładzi brodę. Odruch ten wydaje się go uspokajać, chociaż jest dosyć zaciekły. Archoncie? Mruga odwraca się, rozpoznając cię. Asze odchrząkuje i staje wyprostowany i pewny siebie. Stanowicielu, mam nadzieję, że przynosisz dobre wieści. Żelazne domostwo to nasz dom w terasach, ale tęsknię za północą. Przed chwilę wyglądałeś na roztargnionego. Wojna pochłania moją uwagę. Nie mogę przestać się martwić o bezpieczeństwo moich żołnierzy. Każdy posterunek czy oddział to grupa córek i synów, których z chęcią natychmiast zabrałbym do domu. Chcę porozmawiać o wojnie. Dobrze, chętnie posłucham o twoich przygodach w tej przeklętej głuszy. A jeśli czegoś ode mnie potrzebujesz, to pytaj śmiało. Czego potrzebujesz, stanowicielu? Poszukiwania Amelii prowadzą mnie do rdzawych kanionów.
Cieszą mnie twoje postępy. Rdzawe kaniony były niegdyś bujnie zalesioną przełęczą, jedną z wielu po drodze do Kamiennej Strażnicy. Teraz jest to jedynie śmietnisko zamieszkane przez buntowników. Udało mi się potwierdzić, że oddział Amelii został schwytany przez siły Strajdusa Herodina. Przeklęty kazirodczy regent. Gdyby Etekt Bush nie wymagał jego śmierci, z przyjemnością osobiście połamam głupym go kołem. Byłem zdruzgotany, gdy kohorta Amelii przepadła. Obawy ojca nie różnią się wcale od obaw generała. W moim przypadku cierpiałem więc podwójnie. Wciąż czuję jej obecność, nawet mocniej teraz, kiedy wiem, że żyje. Niemal nadal obawiam się jej niebezpieczeństwa. Niezłomni poszukują artefaktów. To się trzyma kupy. Nie mamy jak zabić Strajdusa Herodina od zewnątrz, więc jedyną szansą na przejście przez burzę pozostaje użycie magicznego artefaktu. Problem w tym, że nie wiadomo, ile takich przedmiotów znajduje się w tej krainie. W dodatku nikt nie wie, który z nich zadziała. Skoro buntownikom tak bardzo na nich zależy, to może wiedzą więcej niż my. Sądzę, że tradycją każdego z regentów było podróżowanie w towarzystwie pewnego artefaktu. Wszyscy oprócz jednego z nich zginęli podczas podboju, więc niezłomni muszą znaleźć jednego trupa spośród tysiąca. Głupiego robota, chociaż godna szacunku. Dowódca niezłomnych nazywa się Matthias. Matthias? Nie kojarzę go, ale twoje informacje są najnowszymi, jakie otrzymaliśmy z tego regionu, więc nie mam powodu, by w nie wątpić. Bez względu na to, jak się nazywa, trzeba go zabić, jako przykład dla jego samozwańczeń armii. Jeśli na niego natrafisz, oczekuję, że czym prędzej skrócisz go o głowę. Otrzymałem wieści, że moi wzgardzani zabezpieczyli szlak do rdzawych kanionów, co uniemożliwi buntownikom wejście lub opuszczenie terenu. Powinieneś skontaktować się z Teodorem, porucznikiem dowodzącym natarciem. On udzieli ci wskazówek. Okej, dobra, na razie nie chcę go więcej pytać. Już i tak mieliśmy ostatnio dużo gadania, więc może ruszymy trochę do akcji. Troszkę podejrzane się mi się wydaje, jak bardzo on aż szasta wyrokami śmierci na ludzi, między innymi teraz na niezłomnych. Może nie chcę, żeby oni coś tam wygadali. Zobaczymy. Troszkę mi się to nie podoba. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Odblokowaliśmy mapę, więc co, możemy iść do rdzawego kanionu. Okej, to jest tutaj. No to w drogę. Okej. Wygląda bardzo rdzawo. Bronze scrap is all that's left of the unbroken caught in the storm. Where you see iron, disfavored that died with them. Ta, wygląda bardzo ponuro, muszę przyznać. Ale cóż, zobaczcie, to jest duża lokacja, więc chyba będziemy mieli tutaj sporo do roboty. Między skałami tkwi żelazne uzbrojenie żołnierzy zabitych przez edykt Hegemona. Magiczne wichry rozerwały ciała, pozostawiając tylko rdzewiejące zbroje i oręż. Masakra. Okej. Czy to jest Teodor? Wytrwałe ostrze. O, to jest jakiś niezłomny. Żołnierz niezłomnych usiłuje wstać. W jego ramieniu tkwi jedna strzała, a drugą ma wbitą w udo. Mężczyzna stara się stanąć o własnych siłach, ale jego mięśnie odmawiają posłuszeństwa. Okej, ktoś tutaj przez przypadek Enter wstawił. Dobrze się czujesz, żołnierzu? Odwraca się do ciebie, na jego twarzy maluje się zakłopotanie. Mruży oczy przez wszechobecną kurzawę, ledwie się rozpoznaje. Wy żelaźni, zazwyczaj nie zadajecie pytań, tylko od razu częstujecie nas ciosami włóczni. Tfu! Jestem zaskoczony, że w ogóle potrafisz się składnie wyrazić. Jego dalsze słowa przerywa, dający się coraz wyraźniej słyszeć stukot żelaznych butów. I siep. Od zachodu powoli zbliża się żołnierz zgardzonych. Przygląda się bezbronnego południowcowi z wykrzywionymi ustami, kręcąc głową w geście dezaprobaty.
słabi i załamani na duchu. Więźniowie to marna rozrywka. Wasza ucieczka była śmiała, ale beznadziejnie głupia. Niosłyszy miecz, kieruje jego ostrze prosto w serce niezłomnego, gotowy przyszpilić go do ziemi. Czy to naprawdę konieczne? A tak, Barikowi się nie spodoba. Toż to stanowiciel! Mam nadzieję, że przyszedłeś posprzątać bałagan, jakim narobiły tutaj te szkodniki. Ale wracając do twojego pytania, taką decyzję podjął Ash. Więc tak, jest to konieczne. Jednym szybkim ruchem zatapia ostrze miecza w sercu mężczyzny, przybijając pokonanego żołnierza do ziemi. Nie podoba mi się tutaj, jak Ash z jaką łatwością morduje tych niezłomnych innych ludzi. Jak dla mnie to troszkę podejrzane. Ale okej. Może tylko taka moja opinia. Żołnierz Skardzonych odwraca się w stronę obozu niezłomnych. W jego głosie wyraźnie słychać frustrację. Przenosi spojrzenie na ciebie, po czym z powrotem na barykadę. Nadeszły moje posiłki, Elio. Jeśli otworzysz bramy, mogę jeszcze pójść na rękę. Rzuca wymowne spojrzenie, wyraźnie sugerując, że kłamie i że jest z tego dumny. Widzisz kobietę idącą zdecydowanym krokiem po platformie biegnącej wzdłuż krawędzi muru. Podnosi włócznię, ciska nią w Teodora. Przeklina pod nosem, gdy broń roztrzaskuje się o skały. Jestem kurewsko zmęczona słuchaniem twoich pokrzykiwań. Idź i dla odmiany powęż sobie gdzieś indziej. Nie zrobisz na mnie wrażenia, polując na nieuzbrojonych więźniów. Być może damy z północy aż drżą podekscytowane twoją brawurą, ale według mnie w portkach masz jeszcze bardziej pusto niż w swoim czerepie. Chyba nie zostaliśmy sobie przedstawieni. To bez znaczenia, jeden czy dwóch żelaznych nie robi żadnej różnicy. Te mury oprą się gniewowi hegemona i pobrzękiwaniu szabelek tych wieprzy twoich rodaków. Dobrze się zastanów, Elio. Lepiej ci będzie u mnie w niewoli obozowej niewolnicy niż wroga. Szkoda byłoby zmarnować twój potencjał. Stanowicielu, rozmówmy się, gdy będziesz miał chwilę. Okej. Teodor sobie poszedł. Coś tu mamy? Jakiś wielki łuk terasowca. Okej, weźmy sobie. Może komuś się przyda. Możemy tutaj podejść blisko. Widzę, że już ktoś próbował zająć to miejsce z opłakanymi skutkami. Możemy wziąć rzeczy. Kapitan niezłomnych patrzy na ciebie z podwyższenia, opierając ciężki buciorotopór wbity w drewno. Chwyta za trzonek, kiedy się zbliżasz. Co my tu mamy? Czy to ty nie załatwiłeś Agatona w szarej warowni? Nie mamy sobie nic do powiedzenia. Albo jesteś ulubionym sługusem grobowego Asha, albo po prostu lubisz patrzeć, jak giną porządni ludzie. Tak czy siak jesteś dla mnie kupą gówna. Bez względu na to, co się tutaj stanie, niezłomni zdobędą kamienną strażnicę i pogonią wszystkich najeźdźców z północy. Wolę umrzeć, niż ujrzeć sztandar hegemona powiewający nad krzepą. Nie wyobrażasz sobie nawet, co gotowa jestem zrobić, aby tego uniknąć. Niezłomnie opierał się rządom hegemona. Moja obecność nie powinna cię dziwić. Bezrozumny psie. Oczywiście, że spodziewałam się, że Kyros w końcu kogoś wyśle. Hegemon nie ma zwyczaju zjawiać się osobiście. Jesteś wystarczająco bystry, by zadawać sobie sprawę, że gniew Kyrosa zabije zarówno jego wrogów, jak i jego sługi. Nie rozumiem więc, czemu nic z tym nie zrobisz. Naprawdę sądzisz, że możecie zwyciężyć? Nawet jeśli dzisiaj zginę, krzepa pozostanie pustynią przez kolejne pokolenie, a nasz lud to zapamięta. Pamięć ta pobudzi pragnienie, które można ogasić jedynie krwią waszego hegemona. Ta nadzieja pozwala mi dziś stawiać opór. Czy mogę zwyciężyć? Pewnie nie. Czy krzepa może zwyciężyć? Zdecydowanie tak. Okej, podobno szukacie artefaktów. Znaleźliście jakieś? Tak, rózgę twojej matki! Ela klepie się w kolano i patrzy na ciebie z uśmiechem. Wspierasz w tej wojnie niewłaściwą stronę, więc mnie nie pytaj. Jeśli powiesz mi, jak wejść do kamiennej strażnicy, to może okażę niezłomnym miłosierdzie. Wybaczysz mi, mam nadzieję, jeśli oleję twoje hendożone północne gadanie. Tacy jak ty widzą u nas jedynie potencjalnych niewolników, którzy mają tylko służyć potrzebom Imperium. Wiem już, że w Skardzeniu szukają artefaktów skrzepy. Wiem także, że szukają na ślepo.
zabiorę moją wiedzę do grobu, jeśli to ma was powstrzymać przed wejściem do Kamiennej Strażnicy. Możesz na to liczyć. Nie do przyjęcia, ci Łotrzy skrzepy zbyt uparci nam dla hegemona. Powinniśmy wrócić z Teodorem i jego oddziałem. Pokażemy im, jak północ radzi sobie z takimi. Dokonałaś wyboru. Wrócę tu jeszcze. Nie zostawiaj mnie w niepewności, ty umizgujący się sprzedawczyku. Ale pokazuje wulgarny gest i odwraca się. Ta... Staliśmy... Okej, mam się spotkać z Teodorem. I to tyle. Okej, że jednak ta lokacja nie jest aż tak duża, jak mi się wydawało na początku. Zobaczmy jeszcze tutaj. Czy czegoś nie przegapiłem? Wygląda na to, że nie. Okej, jeszcze tutaj można obejść, ale to później się tym zajmiemy. Dobra, w następnym odcinku pójdziemy pogadać do Teodora. I... Tak, i... Zastanowimy się, co zrobić z tą jakże uroczą i przemiłą panią, tudzież panną. Nie wiem. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!